Student po godzinach. Kim są zielonogórscy żacy? Co ich pasjonuje? Gdzie się bawią i co czytają? Co robią po zajęciach? Poznaj studentów z Zielonej Góry. Student po godzinach. Cześć, ja nazywam się Weronika Łuczek, a to jest program Student w Pogodzinach, w którym rozmawiamy ze studentami o tym, jak łączyć swoje pasje. Z studiowaniem na Uniwersytecie Zielonogórskim. Czasami są to y, dosyć nietypowe pasje, a czasami to są dosyć nietypowe połączenia. I tak jest w dzisiejszym przypadku. Moją gościnią jest Julia Kaczmarek. Cześć, dzień dobry. Cześć, witam wszystkich. Studentka biotechnologii, ale także basistka w młodzieżowej orkiestrze Dętej z Rostaszewa. Zgadza się. Zgadza się, dokładnie tak. No to może zaczniemy trochę od tej muzyki, jednak, bo to jest to, czym chyba żyjesz czy najbardziej na co dzień. Powiedz, skąd w ogóle ta miłość do muzyki się wzięła, bo wiem, że przeszła przez różne etapy od najmłodszych lat. Dokładnie tak. Ta miłość w sumie zaczęła się już w dzieciństwie. Ja chyba szybciej śpiewałam niż mówiłam. Więc naprawdę naprawdę bardzo wcześnie to miało jakby swój początek i tak się jakoś potoczyło, że, że faktycznie złapałam tego tak zwanego bakcyla i później trafiłam właśnie do szkoły muzycznej e, i biorę czynny udział w działaniach właśnie orkiestry Dętej z Rostarzewa. Trochę o tej orkiestrze, może powiedzmy, no bo jak tak kojarzymy sobie przyszłość związaną z muzyką, to jest jakiś zespół, to jest może jakieś śpiewanie, ale orkiestra to jest jednak takie już nietypowe chyba zajęcie, działanie, trzeba też w jakiś sposób w niej funkcjonować, bo to jednak orkiestra to dużo instrumentów ze sobą współgra. Powiedz, czy to jest jakieś takie duże wyzwanie? To znaczy, ja zawsze twierdziłam, że, że ta moja pasja to jest właśnie bardziej hobby niż takie pl taki plan na mhm. przyszłość, więc to też troszeczkę bardziej w tą stronę poszło. I myślę, że warto powiedzieć, że orkiestra to jest też taka duża rodzina po prostu. Tam akurat w naszym przypadku myślę, że nikt nie traktuje tego jako pracę, jako coś, co trzeba po prostu odhaczyć i, i załatwić. Myślę, że tam. Raczej działa to w ten sposób, że wszyscy nie mogą się doczekać, żeby przyjść na próbę, porozmawiać i jednak złapać ten kontakt ze sobą, zwłaszcza, że wszyscy mamy podobne zainteresowania, w podobnych środowiskach się obracamy, więc, no właśnie. Mm, jest bardzo, bardzo rodzinna atmosfera, i, i myślę, że bardzo łatwo nam tam znaleźć przyjaciół i po prostu się, się tam odnaleźć. A skąd pomysł w ogóle, żeby dołączyć do takiej e, orkiestry? <laughs> to jest też śmieszna sytuacja, bo ja po prostu e, bardzo nie chciałam chodzić na chór. W szkole muzycznej i e, zależało mi, żeby właśnie dostać się do orkiestry. Mieliśmy przedmiot, który się tak nazywał, więc po prostu sama z siebie trochę nauczyłam się grać, grać na tym basie i dołączyłam do, do orkiestry w szkole. A później e, z tego powodu, że, że nasz dyrygent właśnie uczył mnie grać na gitarze, to też tak zaproponował, że właściwie jak już i tak gram, to może chciałabym dołączyć do orkiestry. Orkiestra w ogóle kojarzy się bardziej z instrumentami, dentymi, e, takimi bardziej poważnymi. A tu jest jednak bas, jak on odnajduje się w orkiestrze? Tak, ja jestem takim właśnie wyjątkiem. wyjątkiem. Więc, <laughs> więc ten bas to tak. E, powiedzmy, że ratuje trochę sprawę, jeżeli właściwie nie, nie ma tu, brakuje tych naszych basów. Więc yy, to tutaj bardzo duży plus pod tym kątem. Dla mnie też dużo łatwiej, bo jeśli chodzi o, o instrumenty dentę, to no przyznam szczerze, że troszeczkę nie moja bajka, jednak zawsze w tych stronowych gdzieś tam bardziej się odnajdywałam, tym bardziej, że wcześniej była ta gitara. No, i e, jeśli chodzi o takie odnajdywanie się, to myślę, że nie jest tak źle. Myślę, że to jest też bardzo potrzebny instrument. E, gorzej jest na przykład, właśnie jak mamy jakieś przemarszy, czy takie oficjalne grania, takie nastojąco, Wtedy właśnie łapię się za talerze najczęściej i dołączam do sekcji perkusyjnej, bo faktycznie byłoby ciężko, żeby, żeby, Z ten, basem żeby ten bas wziąć, tak właśnie. A jak w tych e, współczesnych czasach e, odnajduje się orkiestra pod względem repertuaru? To jest faktycznie tylko taki e, sakralny, klasyczny repertuar? E, czy ta rozrywka gdzieś też się pojawia? Ja myślę, że my właśnie przede wszystkim skupiamy się teraz na takiej ro e, rozrywce. Myślę, że to też wynika z tego, że zależy nam, żeby przyciągnąć e, tych ludzi do siebie, jakoś zainteresować tym, co faktycznie robimy, czym się zajmujemy. I no, w tych naszych repertuarach przewija się zarówno taka klasyka, jakieś takie poważne utwory. Na przykład gramy sporo utworów jako Badehana, ale też gramy taką typową rozrywkę, którą możemy usłyszeć w radiu na przykład na co dzień. I to są Prawda pod względem takiej, takiego odbioru? Myślę, że tak. Generalnie to jeżeli właśnie wybieramy się już na takie, takie grania gdzieś tam, zawsze mnóstwo ludzi znajduje jednak tą chwilę, żeby, żeby przyjść, popatrzeć, posłuchać. Więc myślę, że, że całkiem nieźle to funkcjonuje. Też jako orkiestra macie sporo osiągnięć na koncie i przygód chyba przeżytych, bo wiem, że też braliście udział w międzynarodowych festiwalach. Opowiedz coś o tym więcej. E, tak, myślę, że takim, jedną, z naszych ostatnich, jedną z naszych ostatnich przygód był właśnie wyjazd do Czech. Pojechaliśmy do Szteci i tam właśnie graliśmy na, na międzynarodowym festiwalu orkiestry. Zagraliśmy też w Suchowoli, to jest w centrum Europy dokładnie. I właśnie zarówno odnajdujemy się w takich orkiestrowych, że tak powiem, wydarzeniach, jak i bierzemy udział też z drugiej strony troszeczkę, bo na przykład wtedy wzięliśmy udział w wyborze MIS festiwalu, więc tutaj też jakby no, Marta wzięła wtedy udział i, i wygrała. Więc no, szukamy sobie czegoś, jednak gdzieś się odnajdujemy. Osiągnięć jest całkiem sporo sporo zwiedzania. Myślę, że to jest naprawdę świetna przygoda, bo kawał świata zwiedziliśmy. Jedna część Twojego życia to muzyka, a druga część to biotechnologia i o tej biotechnologii już za chwilę porozmawiamy. Zostańcie z nami. Moją dzisiejszą gościnią jest Julia Kaczmarek, studentka biotechnologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz basistka w Młodzieżowej Orkiestrze Dentej. O tym basie o tej orkiestrze już trochę porozmawialiśmy, ale drugim ciekawym aspektem jest ta biotechnologia, bo to jest takie dosyć interesujące połączenie, i nietypowe, jeżeli chodzi o muzykę. Powiedz, skąd w ogóle to zainteresowanie i skąd pomysł na wybranie tego kierunku? Mm, to znaczy, tak. Generalnie to zawsze właśnie fascynowały mnie takie, takie, takie przedmioty jak chemia, jak biologia. Zawsze jakoś dobrze się w tym odnajdywałam. Jak byłam dzieckiem, to właśnie zawsze marzyłam, żeby zostać lekarzem, więc też tak w takie klimaty to poszło. Eee, przyznam szczerze, że jak poszłam do szkoły średniej, to trochę spanikowałam i po prostu ten pierwszy rok yy, byłam w klasie lingwistycznej, ale później stwierdziłam, że jednak warto chyba wziąć te marzenia w swoje ręce i, i poszłam na biolchem. I tak się to potoczyło. Na biolchem? I z biolchemu był ten plan, żeby gdzieś pójść na tą medycynę? Czy ta biotechnologia to była. Tak, strzał... póź... później w międzyczasie to się w ogóle zmieniło jeszcze na, na weterynarię, no takie szukanie, szukanie właśnie dookoła bardzo. I e, ostatecznie doszłam do wniosku, że ja już w sumie jedną nogą byłam na, na Uniwersytecie Wrocławskim na, na mikrobiologii, ale stwierdziłam, że, że jednak ta biotechnologia to jest taki szerszy kierunek, który jednak da mi gdzieś tam więcej możliwości na, na przyszłość. Ty już jesteś na trzecim roku, więc już co nieco tutaj postudiowałaś i, i wiesz jak to wygląda. I jak ci się podoba ta biotechnologia na Uniwersytecie Zielonogórskim? Ja w ogóle myślę, że to jest coś świetnego. Przede wszystkim bardzo podobają mi się laboratoria, które mamy i właśnie to, że jednak ten nacisk jest spory na to, żeby zrobić dużo rzeczy praktycznie. Nie ma, nie ma takiego parcia w taką suchą teorię, tylko jednak bardzo dużo doświadczeń, bardzo, bardzo dużo praktyki można sobie zobaczyć, podotykać, pochwytać po prostu i, i to się na pewno przydaje, bo zupełnie inaczej zapamiętuje się rzeczy właśnie, jeśli tylko skupiamy się na takiej teorii i po prostu wykuwaniu informacji, a zupełnie inaczej, jak możemy jednak Doświadczyć tego na własnej skórze. Czyli to nie jest tak, że siedzicie w ławkach i tylko słuchacie tych wykładów, tylko e, laboratoria, jakieś probówki, takie inne rzeczy też macie dostęp? Dokładnie tak. Myślę, że tutaj właśnie, e, jeżeli ktoś ma taką ochotę, to może sobie znaleźć bardzo dużo e, właśnie takich okazji, żeby popróbować jeszcze więcej nawet niż, e, niż na zajęciach. No właśnie, bo to jest tak, że Uniwersytet Zielonogórski e, często. Też kojarzony jesteś z tym, że można robić wiele rzeczy poza zajęciami, a nie tylko na tych zajęciach. Ty jesteś także w kole naukowym biotechnologów. Powiedz, jak wygląda ta Wasza działalność, bo to też jest oczywiście działalność dodatkowa. Yy, tak, zgadza się. Myślę właśnie, że to jest świetna sprawa, jeżeli komuś z tych laboratoriów, których i tak jest całkiem sporo, no nie wystarcza i jednak chciałby porobić coś z tym dalej. Aktualnie, jeśli chodzi o koło, to bierzemy udział w takim projekcie, on się nazywa Klakson. I generalnie chodziło o to, żeby wymyślić coś takiego, jakąś, jakąś innowację, po prostu coś nowego i my akurat wybraliśmy sobie Wybraliśmy sobie zrobienie płynu do dezynfekcji na bazie olejków eterycznych i właśnie trwają nad tym prace. Mamy ostatni tydzień, właściwie, żeby je doprowadzić do takiego ładu, do końca. I myślę, że całkiem nieźle nam idzie. Czyli to też jest takie trochę pójście w nowoczesność i w to, co jest popularne, no bo jednak ta naturalność i ekologiczne rzeczy, wszystkie teraz są w modzie i biotechnologia też się trochę tym zajmuje. Tak, ja myślę, że tak, że w ogóle właśnie idziemy w tą stronę, żeby jak najwięcej rzeczy było takich naturalnych i, i wiadomo, żeby... Chociaż biotechnologia to generalnie też jest taki dosyć szeroki temat. To jest generalnie też jeden z takich aspektów, które brałam pod uwagę, jak wybierałam te studia, bo ona daje naprawdę dużo możliwości, dużo opcji, żeby później poszukać czegoś dla siebie i Pomimo właśnie takich nowoczesnych rzeczy, z którymi teraz się z kolei tą biotechnologię kojarzę, nie wiem, jak właśnie jakieś badania genetyczne, czy, czy, czy jakieś nowe szczepionki, czy leki, to biotechnologia też bardzo skupia się na takim klasycznym wymiarze, jakim jest na przykład produkcja żywności, albo właśnie takie naturalne podejście do, do, do nowych, nowych wynalazków, jakichś nowych rzeczy, produktów. Trochę wyprzedzasz moje pytania, <laughs> bo chciałam się zapytać o to, co po takiej biotechnologii można robić, jeżeli chodzi o przełożenie po prostu na rynek pracy. No mhm. i z czym ty chciałabyś związać tą swoją przyszłość? E, ja osobiście myślę, że. E, chciałabym iść w coś takiego genetycznego. E, Na no to też wskazuje w sumie temat mojej pracy licencjarskiej, jednak gdzieś ta genetyka chodzi mi po głowie bardzo. E, ale biotechnologia to jest naprawdę szeroki obszar, i tutaj myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. To są wszystkie e, w sumie laboratoria, które gdzieś tam możemy zobaczyć, zarówno jakieś takie diagnostyczne, jak właśnie jakieś badanie materiałów, czy, czy, czy po prostu. E, no takie, takie laboratoria chemiczne, jakieś biologiczne, to to wszystko gdzieś tam krąży dookoła. Czy biotechnologia jest dla każdego? Myślę, że trzeba się troszkę odnaleźć, to też nie jest do końca taki łatwy temat i myślę, że na pewno warto spróbować, jeśli ktoś tak o tym myśli, to, to myślę, że to jest całkiem ciekawy wybór, bo jednak gdzieś tam na etapie tej szkoły średniej wszyscy, którzy decydują się na tym biochem, gdzieś tam pewnie myślą o medycynie, a są jeszcze dużo fa Jest mnóstwo fajnych alternatyw, które też wypadałoby wziąć pod uwagę i nie skupiać się tylko po prostu na tym, na tym jednym kierunku, bo można na tym po prostu stracić. Jednak trzeba znaleźć sobie, znaleźć sobie jakąś taką fajną pasję, coś, coś swojego i myślę, że to jest naprawdę świetny, świetny kierunek. U Ciebie te pasje są dwie, jest muzyka, jest biotechnologia, koło naukowe, więc sporo się dzieje i o tym, jak wszystko to ze sobą połączyć i jak znajdujesz na to wszystko czas, porozmawiamy za chwilę, koniecznie zostańcie z nami. A moją dzisiejszą gościnią jest Julia Kaczmarek, basistka w Młodzieżowej Orkiestrze dentej z Żewa. Oraz studentka trzeciego roku Biotechnologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozmawialiśmy już o tym, że orkiestra to takie, taki Twój, chyba drugi dom, można tak to nazwać? Dokładnie. Ja właśnie jestem jednym z tych szczęśliwych przypadków, które swojego męża znalazły właśnie w orkiestrze. O proszę, to też jest ciekawa historia w takim razie. Tak. No gdzieś tam jednak właśnie jeśli człowiek się, się przewija w, tym, w tych wspólnych tematach, razem jeździ na wyjazdy, wiadomo, poznaje się jakoś tak lepiej, no to to jest no, całkiem duże prawdopodobieństwo, że właśnie znajdzie się, znajdzie się takiego kogoś dla siebie. Jesteś takim <grym> fajnym przykładem tego, że można te takie nauki no, bardziej ścisłe połączyć ze swoim hobby czy z pasjami z dzieciństwa. No właśnie, powiedz, jak to wszystko połączyć, bo dużo się tego u ciebie dzieje. Wiadomo, że orkiestra to są przygotowania, to są próby. Jak to połączyć z nauką na uniwersytecie? Ja właśnie myślę, że tutaj też bardzo duży ukłon poszedł ze strony naszego dyrygenta, który gdzieś tam te próby ustawił tak, żeby każdy jednak znalazł tą, tą godzinę w tygodniu chociaż, żeby przejść, poćwiczyć. Mamy próby w piątki i w niedzielę, więc ten weekend gdzieś tam zawsze, zawsze jest poświęcony na to, żeby chociaż tą chwilę, chwilę sobie znaleźć. Myślę, że jak człowiek bardzo czegoś chce i, i coś lubi, to zawsze znajdzie na to czas i po prostu jest w stanie sporo poświęcić, żeby, żeby po prostu zawsze, zawsze się przygotować, czy, czy pojechać na jakiś wyjazd. A w tym wszystkim jest czas na ten odpoczynek, na czas wolny? Czy to jest jednak duże poświęcenie, zwłaszcza, że ta orkiestra no, nie jest tutaj na miejscu, gdzie się uczysz, a jednak oddalona od Zielonej Góry? Myślę, że to też jest troszkę tak, że zależy od interpretacji bardzo dużo, jak się z tym czujemy, właśnie, że, że, że gramy. I e, to nie jest tak, że to jest. Tylko jakiś obowiązek, bo jest naprawdę sporo takich fajnych inicjatyw, jakichś wyjazdów, sporo zwiedzania, sporo właśnie jakichś takich wycieczek, więc y, z jednej strony to są faktycznie takie koncerty, na które trzeba wyjechać, trzeba y, swoje, że tak powiem, zagrać, ale równocześnie bardzo dużo na tym zyskujemy, bo w tym roku na przykład udało nam się zwiedzić y, Warszawę. Byliśmy tam pierwszy raz, więc, y, więc też y, bardzo się cieszyliśmy, że możemy jechać. Zwiedzamy też y, kraj, Tutaj po prostu okoliczne. Często wyjeżdżamy do Czech, do Niemiec. Mamy naprawdę sporo takich wyjazdów, które gdzieś tam wynagradzają to, że, że ten weekend czasem trzeba poświęcić na, na takie granie. A jeżeli chodzi o to, z czym chcesz związać swoją przyszłość, to faktycznie jest tak, że ta orkiestra pozostaje tym twoim hobby, tą pasją. Czy myślisz bardziej o tym na poważnie, czy jednak ta biotechnologia to jest ta praca, w którą chcesz iść? Myślę, że jeśli chodzi o taką pracę, to właśnie bardziej, bardziej w kierunku tej biotechnologii, gdzieś tam, gdzieś tam w, takich, w takich klimatach będę się obracać. Ale orkiestra to jest zdecydowanie coś, z czego się nie wyrasta. Tam po prostu yy, no, grają u nas w tym momencie całe rodziny. Po prostu. To jest coś, czym się zaraża dosłownie. I, I to jest coś pięknego. Myślę, że tutaj właśnie nawet jeżeli ktoś już nie gra, to też bardzo często yy, takie osoby przewijają się na koncertach, wspominają sobie, jak to było. Albo przyprowadzają do nas swoje dzieci, bo to też się bardzo często zdarza. Mówi, mówiliśmy już o tym, dla kogo jest biotechnologia. I tak zapytam, co byś powiedziała tym, którzy chcą zacząć swoją przygodę, na przykład z muzyką, czy z startem w orkiestrze? Jak zacząć? Ja myślę, że start z muzyką jest bardzo frustrującym etapem i to akurat. O, to warto podkreślić. Tak, to jest naprawdę droga przez mękę, jeśli chodzi o, o taki początek, bo e, faktycznie dużo rzeczy jest takich, że zaczynasz coś robić i to ci po prostu nie wychodzi. Potrzeba bardzo dużo czasu, bardzo dużo takiego. E, Opanowania takiego ułożenia sobie planu, żeby faktycznie znaleźć ten czas i popróbować, żeby to zaczęło mieć, że tak powiem, ręce i nogi, żeby, żeby zaczęło jakoś brzmieć, jakoś wychodzić. Ale warto przez to przebrnąć, bo po prostu jak już zaczyna to iść dobrą drogą to zaczyna dawać naprawdę wiele radości. I, i chociaż takie, takie ognisko na przykład, czy, czy spotkanie w gronie rodziny na przykład na święta i pogranie jakiś kolęd, czy coś, to to jest coś naprawdę świetnego. Ty przez tą mękę przeszłaś, <gry> masz już ten swój plan na życie. Powiedz e, tak na koniec, e, czego ci życzyć w takim razie? Myślę, że wytrwałości chwilowo w pisaniu pracy, ale też... E, właśnie jakiegoś takiego, takiej lepszej organizacji może, bo to Żeby naprawdę... dało się to wszystko tak, połączyć. Tak, to jest bardzo ważne. No to zdecydowanie napisanie tej pracy, obronienia tej pracy, skończenia studiów, tego wszystkiego ci życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A moją gościnią była Julia Kaczmarek, studentka biotechnologii oraz basistka w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Rostarzewa. To był program Student po godzinach. Weronika Uczak, słuchajcie nas co środę o godzinie 12.30. Student po godzinach. Kim są zielonogórscy żacy? Co ich pasjonuje? Gdzie się bawią i co czytają? Co robią po zajęciach? Poznaj studentów z Zielonej Góry. Student po godzinach.